Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest recenzja klaczy Haffinger z kolekty z roku 2012. I tak, ma na imię Mia. Jest ona maści, taki bym powiedziała, ciemny Izabelek lub też Izabel. Ma taką strzałkę na głowie, plus też ma takie różowe chrapy, tak w połowie, a tak to ma takie czarne, pocieniowane. Ma takie ciemno-szare kopytka. Ma, powiedzmy, wrzeźbione strzałki pędzinowe. Klacz nie jest podkuta. Ma długi ogonek, też pocieniowany z tego, co widzę. Ma też taką grzywkę. I taką falistą grzywę. O, tak to ujmę. Jest bardzo ładnie pocieniowana. Bardzo podoba mi się jej cieniowanie. Mega fajne ma detale, no i jest ona z kolekty i kupiłam ją na Monacerusie. Oczywiście tam możecie ją znaleźć lub też w innych sklepach, na przykład na Allegro czy tam innych. No i tak ona wygląda. Jeśli chodzi, czy ma kasztany, no to nie widzę u niej kasztanów, więc raczej ich nie ma na nóżkach. Ale tak, to klacz jest naprawdę bardzo przyjemna, jest fotogeniczna, oczywiście akcesoria na nią wejdą, jest to tam, nie musi się przyjmować. No i co by też na temat tipu, dziękuję Wam, bardzo polecam. No i to by było wszystko, ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!